Panie Pawle, jesteśmy na uroczystym spotkaniu gali rozdania nagród Twarzy Biznesu Polskiej Gospodarki, a Pana firma została wyróżniona certyfikatem. Co to jest za certyfikat, co to jest za wydarzenie? To jest certyfikat i wydarzenie Twarzy Biznesu. Jestem szczęśliwy, że jestem zaproszony i uhonorowany w tym wydarzeniu w tym roku. Jest to szczególny rok, bo i walka z koronawirusem, i walka generalnie ze wszystkim. Także jestem szczęśliwy, że to się dzieje w tym roku i w tym roku jest moja firma i moja osoba zauważona. Są to chwile wyjątkowe dla mnie i szczęśliwe. No nie ma co ukrywać, Pana firma jest cały czas nagradzana różnymi nagrodami. Proszę powiedzieć, mówię, jak to jest być twarzą biznesu, zwłaszcza, że Adika kolekcją Pana firma jest dość mocną i stabilną firmą na polskim rynku. No jak to być twarzą biznesu? Powiem tak żartobliwie. Ważne, żeby za tą twarzą biznesu był przede wszystkim człowiek. To jest najważniejsze, żeby nie zapominać, że się jest człowiekiem i zawsze, każdego dnia można było sobie spokojnie spojrzeć w lustro. Wtedy można powiedzieć, że ma się twarz. I to jest najważniejsze, żeby ją chronić i przede wszystkim, mówię, żeby za tą twarzą zawsze stał człowiek. A mógłby pan może zdradzić przepis na sukces, aby być tym liderem biznesu, liderem przedsiębiorczości i tak samo, jeżeli chodzi o twarz biznesu, co takiego należy robić? Myślę, że przede wszystkim trzeba być sobą. Trzeba być sobą, trzeba kochać ludzi, wierzyć w sukces, trzymać się jakichś ideałów i to myślę, że spowoduje, że zostaniemy i zauważeni i przede wszystkim sami dla siebie będziemy wartościowi. To jest podstawa. Proszę pana, proszę powiedzieć, ile tak pan łącznie tych nagród już ma na koncie pana firmy Adico Collection? Z tego, co ja osobiście pamiętam, to jest chyba co najmniej kilkadziesiąt. Co roku dostajecie te nagrody. Czym to jest spowodowane? Myślę, że przede wszystkim wszystkie te nagrody są dla nas ważne, wszystkie te nagrody nas budują, sprężają nas do walki, do działania, do tego, by tworzyć, by istnieć w świecie i do tego, by po prostu być zauważonym. To jest dla nas ważne, że jesteśmy zauważeni, że jesteśmy widoczni. Nie ma co ukrywać. Mamy teraz okres pandemii. Wiele firm, jedne firmy poupadały, inne firmy, tak jak pana firma tutaj, bardzo dobrze prosperują, mimo że są również straty. Jak to jest u pana firmie? Myślę, że każdy ma swoje Westerplatte i każdy ma swoje zadania do wykonania i myślę, że to jest teraz najtrudniejszy okres dla wszystkich, tak samo dla naszej firmy i teraz bardziej widzimy, o co walczymy, że nie tylko chodzi o pieniądze, ale o jakieś ideały, ogólnie o grę. Dopóki jest piłka w grze, trzeba grać i to jest ważne. Nie tylko zapłatą za nasze działanie są pieniądze, ale można powiedzieć uśmiech człowieka, utrzymanie firmy, dawanie pracy. To jest, uważam, sukces, tak jakby dla nas. Walka o człowieka, walka o pracownika, walka o to, by zespół dalej tworzył, dalej działał. To jest dla nas najważniejsze. Pana zdaniem, dobry polski przedsiębiorca to jest jaki? No, musi się kierować jakimiś zasadami. Przede wszystkim uważam, że Bóg, honor, ojczyzna i uważam, że to jest podstawa. Miłość do człowieka, dystans do siebie, bycie dobrym przede wszystkim.